Ten kostium to jest ten, w którym wystąpisz na linie pionowej, bo to się tak nazywa. Nie, ten kostium to jest po prostu okrycie wierzchnie odpowiednie na godzinę, która jest przepraszam, w pół do trzeciej nad ranem, żeby nie zamarznąć, bo nie jest za ciepło. Natomiast ten kostium, w którym ja wystąpię, jego historia jest wzruszająca, ponieważ on powstał siłą sąsiedzkiej sympatii. Ja bardzo dziękuję moim sąsiadkom z Milanówka, bo jeszcze wczoraj się okazało, że praktycznie nie ma kostiumu. Ten, który był przygotowany, nie spełniał swoich funkcji. I ja wieczorem późno wróciłam do domu i przerażona do sąsiadki błagam, mówię o ratunek, coś zróbcie. Nagle się okazało, że na mojej ulicy mieszka ją fantastyczne krawcowe. One do trzeciej nad ranem ten kostium szyły. No. Proszę Państwa, krótko, była linia pozioma, będzie lina pionowa. Prosimy linę pionową. Tęże linę obsłuży w sposób sobie właściwy, a niepowtarzalny nasza koleżanka Dorota Stalińska. Zaś ludzie, którzy jej towarzyszą i dzięki którym to mogło dojść do skutku, są to artyści areny, panie Barbara i Maria i pan Emil Forysiowie. Prosimy. Ale ja myślę, że to sprzątanie areny przez dyrektorów to powinno dać ludziom coś do myślenia. To może zrobić jakąś szkołę. Popatrzcie, jak się wyrobili. A zaczęli tak nieśmiało. Świetnie, panie Mietku, świetnie. Odważnie, proszę, odważnie, tak. Tak, tak, tak. Dziękuję bardzo. Prosimy bardzo. Thank you.